Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 22 kwietnia. Jakkolwiek próbuję, nie potrafię wprowadzić tematu naszej dzisiejszej audycji. Żeby opisać miejsce, w którym się znaleźliśmy, trzeba by wypowiedzieć 1000 zdań i to zdań bez głębszego sensu. Poprosiłem Wojtka Szackiego, żeby wyjaśnił mi, w co grają kluczowi aktorzy rozgrywki o Duży Pałac i dlaczego fałszują, faulują i tak strasznie wszystkim im plączą się nogi. Muszę się przyznać, że od paru dni nie mogę połapać się w koszmarnym bałaganie, jakim jest przygotowanie do wydarzenia wyborczo-podobnego, które może odbyć się w maju. Fakty znam, ale umyka mi logika działań. Krótko mówiąc, to się wszystko nie klei. Wojtku, pomóż. Zacznijmy od pytania najprostszego. W co gra PiS? Ja może jeszcze zanim zaczniemy rozmawiać o tym, w co kto gra, chciałbym powiedzieć parę słów o tym, co nam umyka na co dzień, czyli nie tylko o tej grze, o tych przepychankach politycznych, bo tam się dzieje wiele, tam trzeba o tym rozmawiać, bo w końcu pewnie jakiś prezydent zostanie wybrany. Natomiast warto w tym momencie powiedzieć, że tych wyborów nie powinno być, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, czyli stanu nadzwyczajnego, w czasie którego nie można, ani 90 dni po jego ustąpieniu, nie można przeprowadzać wyborów. Z wielu powodów, no choćby dlatego, że nie ma żadnej atmosfery wyborczej, kampanii, rywalizacji na programy, zakazane są zgromadzenia publiczne, więc trzeba to mieć w pamięci. Po drugie, mamy do czynienia z sytuacją, w której rządzący widzą wszystkie karty wszystkich graczy, a opozycja nie widzi tych kart, które mają rządzący. Nie wiemy, według jakich przepisów zostaną zorganizowane te wybory. A to nie tylko dlatego, że ta ustawa jeszcze nie weszła w życie i nie wiadomo, w jakim kształcie wyjdzie z Senatu na 4 dni przed wyborami, ale również dlatego, że ona w dużej mierze odsyła do rozporządzeń, których treść jest w tym momencie tajemnicą dla wszystkich poza rządzącymi. Mamy sytuację, w której dwie drużyny szykują się do meczu piłkarskiego i na 5 minut przed pierwszym gwizdkiem sędzia powie tym drużynom, że grają na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza, że nie ma spalonego i że 3 rzuty rożne równają się rzutowi karnemu. I jedna drużyna jest do tego przygotowana i wie o tym od dawna i trenuje na tej wysokości odpowiedniej i przeszła aklimatyzację, a druga nie ma o tym zielonego pojęcia. Jest to produkt wyborczo podobny. A teraz możemy zacząć rozmawiać o grach, które się przy tej okazji dzieją. No dobrze, dziękuję Wojtku za to oświadczenie. To teraz powiedz, co próbuje zrobić PiS. PiS chce przeprowadzić głosowanie 10 maja. Przynajmniej tak mówi. Ja nie wykluczam, że im się zmieni, bo to jest kolejny zresztą element tej strasznej układanki, którą oni tworzą, że mają narzędzia, żeby żonglować tym terminem głosowania między 10 a 23 maja. Na dowolny dzień mogą wyznaczyć to głosowanie. W tym momencie polityczna decyzja, tak jak ogłosił ją Jacek Sasin, tak jak mówił o tym wcześniej jeden z moich rozmówców też, to jest 10 maja. I PiS liczy na to, że przy niewielkiej frekwencji, około 40%, na to wskazują wewnętrzne sondaże PiSu, przy odpowiednim przygotowaniu wyborów, no, na przykład słyszymy o mobilnych punktach wyborczych, czyli po prostu samochody będą jeździły po mniejszych miejscowościach i zbierały głosy. PiS-owcy spodziewają się poparcia dla Andrzeja Dudy nawet 60%, czyli reelekcji już w pierwszej turze. Ale czy to znaczy PiS zakłada, że te wybory będą korespondencyjne, czy że będą przeprowadzone metodą tradycyjną z poprawką wprowadzoną razem z którąś z tarcz, chyba z pierwszą. Czyli poprawką postulującą, że osoby powyżej 60 roku życia mogą głosować korespondencyjnie. Ja przed chwilą czytałem, że te przepisy zostały wyłączone przez którąś z późniejszych tarcz. Więc nie dam sobie ręki uciąć za te doniesienia jednego z dziennikarzy, ale PiS w tym momencie wiosłuje wytrwale ku wyborom korespondencyjnym dla wszystkich i uważa, że nic się temu projektowi nie stanie i że Jarosław Gowin go nie wywróci. Ale twoim zdaniem to jest tak, że taka jest przyjęta narracja, ale że równolegle są też przygotowania czynione do wyborów drogą tradycyjną? Czy to jest tak, że jeżeli jednak z jakichś względów PiS przegrałby to głosowanie w Sejmie albo w innej wariacji
scenariuszowej by do tego głosowania w Sejmie nie dopuścił, to wtedy będą gotowi, żeby przeprowadzić wybory metodą tradycyjną? Nie, nie wydaje mi się. Wczoraj rozmawiałem z jednym ze sztabowców Andrzeja Dudy i on po jakichś 8 czy 10 zapewnieniach, że będą wybory korespondencyjne dla wszystkich według i w myśl tej ustawy, która wróci z Senatu, jego zdaniem bez poprawek senackich ostatecznie, że te wybory odbędą się właśnie korespondencyjnie. Natomiast właśnie po 8 takich zapewnieniach powiedział, że jeśli coś się wywróci, to rządzący będą musieli wprowadzić stan klęski żywiołowej. No dobrze, to jedną rzecz wiemy. To teraz przechodząc do następnego aktora tego dramatu. Co próbuje osiągnąć Jarosław Gowin? Nie jest to dla mnie jasne. Ja wielokrotnie rozmawiałem z politykami Porozumienia różnymi i nie mam 100% pewności, czy oni wiedzą, na co się porywają i co chcą osiągnąć. Są dwie konkurencyjne hipotezy. Jedna jest taka, że Jarosław Gowin uznał, że to jest koniec jego przygody ze Zjednoczoną Prawicą, koniec jego przygody z Jarosławem Kaczyńskim, z koalicją i że w ostatecznym rozrachunku jego celem jest jakaś rekonfiguracja sceny i prawdopodobnie przyspieszone wybory. Nie bardzo wierzę w te publiczne jego zapewnienia, że on chce jedynie nie dopuścić do wyborów, a poza tym niech wszystko zostanie po staremu. To jest jedna hipoteza. Druga hipoteza jest taka, że lansowana zresztą przez wielu ludzi w PiS-ie, że Porozumienie uznało, że to jest jakiś nowy wariant sporu o 30-krotność na przykład z jesieni tego roku, kiedy Porozumienie postanowiło pokazać swoją podmiotowość, zmusić PiS do jakiegoś ustępstwa. No i że teraz będzie podobnie, Porozumienie będzie brykało, w końcu zagłosuje nawet razem z opozycją, a rząd zostanie taki, jaki jest. Krótko mówiąc, że nie jest to próba zerwania koalicji, tylko próba umocnienia Porozumienia w koalicji. PiS-owcy na to odpowiadają, że to jest zupełnie inny kaliber konfliktu, sporu, sprawy i że oni do tego nie dopuszczą i że uświadomią Jarosławowi Gowinowi i jego potencjalnym buntownikom, że jeśli poprą opozycję w tym głosowaniu, to będzie koniec tego Sejmu, koniec tego rządu, no i koniec kariery pewnie większości tych posłów Porozumienia. I twoim zdaniem to są argumenty, które mogą trafić do Jarosława Gowina i jego najlojalniejszych sojuszników? Tutaj chyba trzeba by trochę popsychologizować i pozgadywać, bo nie ma żadnego miernika lojalności w tym momencie. Po pierwsze, nie wiem, czy sam Gowin chce opuścić koalicję i doprowadzić do wstrząsu na scenie politycznej. Po drugie, nie wiem, czy PiS nie blefuje oczywiście w tej sprawie. I po trzecie, nie wiem, czy jeśli nawet Jarosław Gowin chciałby zdecydować się na taki krok, to czy ma za sobą tych 6-7 posłów z jego partii, którzy dzisiaj wysyłają różne komunikaty. Część z nich jest dość bojowa, część z nich widzę, że przykleiła się już do PiS-u. Zdecydowanym takim rzecznikiem PiS-u w Porozumieniu jest Adam Bielan. Zresztą tutaj relacje między Adamem Bielanem a Jarosławem Gowinem, z tego co słyszałem, są zamrożone jak polska gospodarka. Więc nie wiem. Naprawdę nie wiem, co zrobi Porozumienie. Jest to jedna z tych ważniejszych sytuacji w ciągu pewnie ostatnich 5 lat. W głosowaniu może zdarzyć się wszystko. Jeśli miałbym zgadywać, to słyszałem nawet taki plan, że Jarosław Kaczyński by powiązał głosowanie w sprawie uchwały Senatu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Nie wiem, czy to jest prawnie możliwe, ale chyba nie powinniśmy się specjalnie przywiązywać do tego, co jest prawnie możliwe. Analizując scenariusze przyszłości, bo tak na co dzień to chyba powinniśmy. Na co dzień chyba powinniśmy, ale gdybym miał teraz zgadywać, to sądzę, że Jarosław Gowin jednak się złamie i poprze PiS, chociaż jakiś cień prawdopodobieństwa zostawiam sobie, że tak się nie stanie. No dobrze, to teraz przechodząc do opozycji. Jak oceniasz plan Borysa Budki? Nie wiem, jak on teraz funkcjonuje semantycznie w przestrzeni publicznej. Czy to jest plan Budki, czy plan Platformy? No ogólnie plan, z którym wyszedł Borys Budka w poniedziałek na konferencji o 10 rano. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze nasi wiedzą, co jest w tym planie. Chodzi o poprawki do tej ustawy o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym, z których najważniejsza jest taka, że dodane zostałoby vacatio legis, które by storpedowało wybory majowe. Borys Budka też proponuje połączenie, taki swoisty miks wyborów korespondencyjnych i normalnych, a nawet internetowych, gdyby udało się
ten system informatyczny przygotować oraz systematyczne przedłużanie stanu klęski tak, żeby wybory odbyły się w maju przyszłego roku. Czy to jest realne? Nie, uważam, że to na pewno nie wejdzie w życie. Obóz rządzący ma narzędzia, żeby to zablokować, nawet gdyby to zwyciężyło najpierw w Senacie, później w Sejmie w głosowaniu nad uchwałą Senatu, no bo jest jeszcze prezydent Andrzej Duda, który może tę ustawę zawetować. Natomiast sensem politycznym tego planu byłoby zmuszenie rządzących do wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, co skończyłoby się prawdopodobnie wyborami jesienią albo w sierpniu. Ten plan zdaje się, że też ma parę niedociągnięć, tak bym to nazwał. W sensie, no to głosowanie internetowe chyba jest kompletnie niedoprecyzowane i nie do końca jestem w stanie sobie wyobrazić, jak w tych okolicznościach i przy tej temperaturze sporu politycznego moglibyśmy wymyślić, jak sensownie przeprowadzić głosowanie w internecie, a także zaufać takiemu głosowaniu. Ten plan pewnie jest niedopracowany, ale być może jego pomysłodawcy nie chcą strawić specjalnie dużo czasu na przygotowaniu przepisów, które wiadomo, że nie wejdą koniec końców w życie. Sens tego planu jest przede wszystkim polityczny. Pojawiają się też zarzuty, że ten plan jest niekonstytucyjny. Lewica używa tego argumentu. Twierdzą posłowie Lewicy z przewodniczącym Czarzastym na czele, że nie można zmieniać ordynacji na krócej niż pół roku przed wyborami. W związku z tym ten plan jest niekonstytucyjny. I znowu mam wrażenie, że to jest jednak wyraz woli politycznej przewodniczącego SLD, a nie jakiś solidny argument prawny. No to może przejdźmy właśnie do Lewicy. Co Lewica stara się tutaj w tym wszystkim osiągnąć poza celem oczywistym, czyli właśnie, żeby pod stołem z całej siły kopnąć Platformę? Lewica być może wychodzi z założenia, że po pierwsze ten plan się nie powiedzie i potrafię ich zrozumieć, bo jeszcze na sekundę wrócę do tego planu i nie tyle jego treści, co raczej formy, w jakiej on jest wykuwany, bo tak się tego nie robi. Wszystkie lekcje z przeszłości pokazują, że jeśli ktoś ma jakiś tajny plan misterny w polityce, to rozmawia o nim po cichu i opinia publiczna nic o nim nie wie, aż do momentu jego dogadania i klepnięcia. Ja pamiętam sprzed lat 15 bardzo długie negocjacje koalicyjne między PO i PiS-em. Pamiętam konferencje Kazimierza Marcinkiewicza i Jana Rokity. Pamiętam, sam biegałem po Sejmie wtedy z tej jednej konferencji na drugą. To się ciągnęło strasznie długo, czasem nawet do nocy. I nic z tego nie wyszło. Natomiast pamiętam też taką wielką ciszę medialną w maju 2006 roku i nagle jak grom z jasnego nieba pojawiła się wiadomość, że została dogadana koalicja PiS-u z Samobroną i LPR-em. To, co ma się udać w polityce, raczej jest o tym cicho i nikt o tym nie wie. Tutaj mamy do czynienia z konferencją Borysa Budki, na której on opowiada o swoim planie. Dopiero potem są rozmowy z Jarosławem Gowinem, potem są rozmowy Jarosława Gowina z PSL-em. Tak się tego nie robi, jeśli to ma wyjść. Więc być może Lewica na to patrzy, zdaje sobie sprawę, że koniec końców ten plan upadnie i nie chce stać za upadkiem tego przedsięwzięcia, nie chce być twarzą tej porażki i być może Włodzimierz Czarzasty liczy po prostu na to, że Borys Budka na tym przegra. Robertowi Biedroniowi ten plan i tak by nie pomógł, bo jaka jest jego kampania, każdy widzi. Być może po prostu Lewica myśli już o kolejnych rozdaniach. Właśnie, ale czy Lewica, abstrahując od tego, że może nie wierzyć w powodzenie tego planu, ale czy może sobie pozwolić na to, żeby funkcjonować w tej rzeczywistości, nie mając jakiegokolwiek konstruktywnego pomysłu na to, jak z tego wszystkiego wyjść? To znaczy, czy mówienie, że to nam się nie podoba, tamto nam się nie podoba, czyli de facto pchanie kraju, całej tej sytuacji politycznej w kierunku tak naprawdę tych wyborów 10 maja, czy to jest coś, co wyborcy Lewicy są w stanie zaakceptować? To jest pewnie pytanie do wyborców Lewicy. Być może Włodzimierz Czarzasty uznał, że lepszej drogi nie ma. Oni mają jakieś pomysły. Chyba Robert Biedroń dzień przed naszą rozmową przedstawił swoją wersję tarczy antykryzysowej, gdzie jest mowa o wsparciu dla ochrony zdrowia, o dopłatach do pensji. I do tego jest hasło obrony konstytucji i żadnych rozmów z PiS-em o wyborach, plus deklaracja udziału w głosowaniu, a nie bojkotu. Tak więc można powiedzieć, że Lewica ma jakieś stanowisko, pewnie nie umie się z nim do końca przebić, pewnie nie jest to coś, na czym zbuduje swój kapitał, ale być może Lewica uznała, że po prostu to nie jest moment, że w tych wyborach jest trochę wszystko jedno, czy Robert Biedroń będzie miał 5%, czy 6%, czy 8%,
i że prawdziwa walka zacznie się za kilka miesięcy, kiedy zmieni się wszystko, bo będziemy mieli dużą, głęboką recesję w Polsce. Ja w ogóle sobie myślałem, że tak naprawdę wszystkim na rękę jest, żeby te wybory odbyły się jak najszybciej, żeby Robert Biedroń przegrał, żeby mógł wrócić do Parlamentu Europejskiego, a z kolei, żeby Lewica już mogła się przygotowywać do następnej kampanii, prawdopodobnie zakładając i licząc na to, że ono się odbędzie prędzej niż później i że będzie odbywała się w zupełnie innej Polsce i że przesuwanie tych wyborów powoduje, że Lewica cały czas jest w tej niełatwej sytuacji z w najlepszym wypadku średnim kandydatem, ze słabą kampanią, który nie pasuje do nowych czasów. I że nie dość, że dla Roberta Biedronia ta kampania i te wybory są niespecjalnie w tym momencie potrzebne, to też prawdopodobnie to jest okazja do rekonfiguracji na Lewicy. To znaczy, żeby z tego tercetu jednak został duet, czyli Zandberg i Czarzasty. Pełna zgoda. Myślę, że jeśli coś się plącze liderom Lewicy po głowie, no to jest właśnie coś takiego. No dobrze, i jeszcze mamy tutaj PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza, który wydaje się być najbardziej taki konstruktywny, pozytywny i co by się nie działo, to on startuje, nie oddaje walkowerem, siedzi na tle tych swoich flag, jest cały taki sprężysty i gotowy do wystartowania w tych wyborach. Jak oceniasz postawę PSL-u i Władysława Kosiniaka-Kamysza? No PSL podjął rozmowy z Platformą i z Jarosławem Gowinem. Nawet jeśli nie wierzy do końca w ich powodzenie, to ich z góry nie przekreśla. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz wie, że być może to jest jedyny moment w jego karierze i w historii PSL-u, kiedy kandydat PSL-u może zająć drugie miejsce w wyborach prezydenckich przy bardzo złej kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Z wewnętrznych sondaży PiS-u, o których mi wczoraj opowiadał jeden ze sztabowców, wynika, że o drugie miejsce w tych wyborach biją się w tym momencie właśnie Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, a Małgorzata Kidawa-Błońska spadła na czwarte miejsce. To nie może potrwać długo, bo jednak potencjał PSL-u jest mniejszy w tym momencie niż potencjał Platformy, więc tak na logikę to wydaje mi się, że Kosiniakowi Kamyszowi zależy na tym, żeby te wybory odbyły się dość szybko, więc w sumie dołącza do tego grona, o którym ty mówiłeś, ludzi, którzy chcieliby mieć to już wszystko za sobą, nawet jeśli tego publicznie nie może powiedzieć. Tylko to jest jakby odwrotność. Inne przesłanki. Zupełnie inne przesłanki. No i tutaj cały czas rośnie nam jak na drożdżach, choć nie wiem na ile to jest widoczne w sondażach, ale jest to widoczne w mediach i też w atmosferze okołokampanijnej, kandydat niezależny Szymon Hołownia. Tak, tutaj kolega nasz Ryszard Łuczyn karmi nas statystykami z internetu. Od połowy marca mniej więcej Szymon Hołownia ma przewagę w internecie, na przykład pod względem liczby interakcji nad wszystkimi kandydatami. Jego kolejne filmiki, z których niektórzy w mojej bańce na przykład twitterowej się śmieją, że kandydat krzyczy, jednak przykuwają uwagę, cieszą się sporym powodzeniem. Jest ten przekaz Szymona Hołowni bardzo wyraźny. Wiem też z mojej bańki, że część moich znajomych, którzy kiedyś głosowali albo na Lewicę, albo na Platformę, teraz zainteresowało się kampanią Szymona Hołowni i nim samym jako kandydatem. Myślę, że jeszcze parę tygodni i te wzrosty w internecie zaczną się przekładać na jakieś wzrosty sondażowe. Ja myślę, że Hołownia ma jeszcze jeden atut, którego prawdopodobnie nie mają inni kandydaci albo mają dużo słabsze tutaj zasoby, to są ci wolontariusze, których Hołownia pozbierał. To znaczy wydaje mi się, że to jest jakaś armia ludzi, która też sobie radzi w internecie i która wierzy bardzo mocno w swojego kandydata, wierzy w to, że on ma tutaj na coś szansę i że tu jest jakaś dosyć duża energia, jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy go popierają. Z kolei wszyscy ci działacze partyjni, mam wrażenie, że mają trochę tego wszystkiego dosyć, trochę są gdzie indziej. To znaczy, że tradycyjne partie są zmęczone tą sytuacją, tą niepewnością i trochę nie potrafią się odnaleźć w takiej kampanii internetowej. Z kolei ten zasób, jakim są ci wolontariusze, których Hołownia pozbierał, tutaj okazują się dosyć ważną armią ludzi, która może mu w czymś pomóc. No tutaj poruszyłeś ważną sprawę morale w otoczeniu kandydata. Wyobrażam sobie, że w sztabie Kidawy-Błońskiej teraz dzieje się nie najlepiej. A jeśli nie dzieje się najlepiej w otoczeniu kandydatki, to i kampania nie może dobrze wyglądać i trudno też o przekonywanie jakichkolwiek wyborców. Natomiast co najmniej dwóch spośród tych mniejszych kandydatów, czyli Kosiniak-Kamysz i Hołownia, poczuło po prostu szansę. Oni nie myślą pewnie o wygraniu tych wyborów,
ale już drugie miejsce byłoby naprawdę bardzo dużym sukcesem zarówno lidera PSL, jak i kandydata niezależnego. No szczególnie, że zawsze rozmawialiśmy, że problemem Szymona Hołowni jest, że jeżeli on tych wyborów nie wygra, to trochę kończy się jego kariera polityczna, bo następne wybory są za 3 lata. Teraz myślę, że moglibyśmy się zgodzić, że prawdopodobnie wybory jednak odbędą się wcześniej i tutaj kapitał polityczny zgromadzony przez Szymona Hołownię i jego kampanię może jednak posłużyć do zbudowania jakiejś nowej formacji politycznej, szczególnie w obliczu słabości Platformy. No my tutaj od czasu do czasu wyglądamy poza ten horyzont majowy i wyborów prezydenckich i coraz częściej chyba z tych naszych rozmów wynika przekonanie, że kolejna kampania odbędzie się raczej wcześniej niż później i sądzę, że też wśród wielu liderów politycznych dojrzewa przekonanie, że ta rekonfiguracja sceny jakoś nastąpi. Wynika to zarówno ze słabości Platformy, która nie wygenerowała nawet silnego kandydata na prezydenta i popełniła mnóstwo błędów w kampanii. Wynika to zarówno z dobrego występu, a w każdym razie na razie dobrego występu Kosiniaka-Kamysza, a także Szymona Hołowni, a przede wszystkim wynika to z przekonania, że w Zjednoczonej Prawicy się dzieje niedobrze i że nawet jeśli oni teraz w maju jakimś cudem zachowają jedność, przeforsują to głosowanie korespondencyjne majowe, no to nie ma szans dotoczyć się do końca kadencji. Większość jest krucha. Nawet kilku posłów może zdecydować o tym, że tej większości nie będzie. Ostatni aktor tego wyborczego dramatu, Krzysztof Bosak. Krótkie pytanie. Jak myślisz, że zachowa się Konfederacja 7 maja, czyli w momencie głosowania w Sejmie nad projektem wyborów korespondencyjnych? Sądzę, że Konfederacja jako siła polityczna będzie razem z opozycją. Wskazuje na to na przykład głosowanie wcześniejsze nad tą ustawą. Konfederacja była w całości przeciwna tym wyborom w maju w wersji korespondencyjnej, więc sądzę, że decyzja polityczna Konfederacji będzie taka, żeby iść z opozycją. Czy to oznacza, że wszyscy posłowie Konfederacji karnie zagłosują? Nie wiem. PiS ma duże możliwości perswazyjne. Nawet nieobecność 2-3 posłów Konfederacji byłaby bardzo na rękę PiS-owi, bo obniżałaby liczbę posłów, od której liczy się większość bezwzględna. W związku z tym, gdyby na przykład część porozumienia poparła PiS, kilku posłów Konfederacji by zabrakło w tym głosowaniu, to być może w ten sposób udałoby się te wybory w wersji PiS-owskiej obronić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o samego Krzysztofa Bosaka, wydaje mi się, że on prowadzi całkiem dobrą kampanię, której my nie widzimy, bo też w tradycyjnych mediach jest go niewiele. Czasem się przebija z mównicy sejmowej, natomiast w internecie radzi sobie nieźle, biorąc pod uwagę oczywiście jego wszystkie ograniczenia i niszowość. Słyszałem też o wewnętrznych sondażach PiS-u, w których deklarowana frekwencja wyborcza wynosi 50%. Oni szacują, że to się przełoży na około 40%. I z ich badań, tych pogłębionych, wynika, że wśród tych 40% Bosak ma dość wysokie poparcie, ponieważ jego wyborcy są zdeterminowani i zdecydowani, żeby wziąć udział w wyborach. To nie wystarczy oczywiście na wynik dwucyfrowy pewnie, ale też 6-7% pewnie mógłby uzyskać. A mnie jedna rzecz zastanawia w kontekście Konfederacji i pewnie teraz już jest za późno, żeby zmieniać kierunek i bieg kampanii, ale patrząc na to, co się dzieje za granicą, szczególnie w Stanach, to ja bym sobie wyobrażał, że to skrzydło libertariańskie Konfederacji miałoby tutaj dosyć duże pole do popisu, jeżeli chodzi o mobilizację ludzi niezadowolonych z lockdownu, kontestujących koronawirus i ogólnie całą tą sytuację pandemiczną, w której się znaleźliśmy, denerwujących się na to, że zostaliśmy zamknięci w domach i że sklepy, fryzjerzy czy siłownie są zamknięte i wydawałoby się, że tak naprawdę Konfederacja mogłaby być tą partią i Krzysztof Bosak mógłby być tym kandydatem, który zebrałby tą energię. Co więcej, wtedy oni mogliby się stać w pewnym sensie sojusznikiem PiS-u, bo by parli bardzo silnie do wyborów, twierdząc, że dlaczego mielibyśmy wyborów nie przeprowadzać? Przecież tak naprawdę nic strasznego się nie dzieje. Ludzie umierają, bo są chorzy, tak jak umierają w innych czasach, bo są chorzy. Więc zastanawiam się, że Konfederacja na to nie wpadła. Zastanawiam się, że ci libertarianie zostali stłamszeni przez, nie wiem, nazwę to skrzydło zdroworozsądkowe w Konfederacji. No takim medialnym rzecznikiem poglądów, o których ty mówisz, jest oczywiście Łukasz Warzecha, który powątpiewa w morderczość koronawirusa, a w każdym razie w skalę tej morderczości.
I myślę, że jakąś część głosów można by na tym paliwie zebrać, bo wszyscy widzimy, jakie straty ponoszą przedsiębiorcy, wszyscy widzimy, co się dzieje w gospodarce, ilu pojawia się bezrobotnych, jak firmy sobie nie radzą z tymi ograniczeniami. Natomiast rzeczywiście nikt z polityków, a w każdym razie ja tego nie dostrzegam, nie używa tych argumentów. Jednak wciąż jesteśmy na tym etapie, kiedy śledzimy przede wszystkim liczbę nowych przypadków, liczbę zgonów, słyszymy, że szczyt epidemii jest przed nami. To odmrożenie gospodarki polegające na razie na wpuszczeniu ludzi do lasów jest powszechnie wykpiwane, ale nie widzę, żeby politycy uczynili z tego jakiś skuteczny oręż, chociaż kierunek jest ciekawy i też można się zastanawiać, dlaczego Konfederacja po niego nie sięga. No dobrze, Wojtku, to na koniec podsumowując. 18 dni do wyborów. Twoim zdaniem, czy one się odbędą i kiedy? Jestem świeżo po obejrzeniu wywiadu z Jackiem Sasinem, który na wszystkie wątpliwości, wszystkie zarzuty o mówienie nieprawdy twardo twierdził, że wybory się odbędą, że pakiety wyborcze zostaną wysłane tydzień przed wyborami, nawet bez podstawy prawnej. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński postawi na swoim i jakaś forma głosowania 10 maja się odbędzie. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję bardzo, Wojtku. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.